Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie kolejny raz w Herbaciarni Zoo. Kolejny raz się spotykamy, kolejny raz się słyszymy. Dzisiejsze moje zamówienie to słuchajcie, herbata zielona Gun Powder z dodatkiem werbeny, trawy cytrynowej, skórki z cytryny oraz płatków słonecznika i naturalnym aromatem cytrynowym. Podobno jest to herbata, która odświeża, pobudza do działania i daje mnóstwo pozytywnej energii. Także mam nadzieję, że tak właśnie się stanie tutaj. Tą część odcinka szybko załatwiliśmy, także przejdźmy do e, tematu. Co dzisiaj będziemy omawiać, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Już wam mówię. E, dzisiejszym tematem odcinka są czerwone i zielone flagi w relacjach. E, powiem wam, że miałam gdzieś tam zapisane, e, zapisany ten temat w notatce. I zastanawiałam się dzisiaj, co nagrać. I myślę sobie, hmm, czerwone i zielone flagi, to jest ciekawy temat. To jest taki fajny temat. W sumie mogłabym na ten temat nagrać, ale totalnie nie wiedziałam, jak się za to zabrać, dlatego że po prostu ja sama, jeśli chodzi o relacje romantyczne, no to moje doświadczenie jest takie no, bliskie zera bliskie zera, nie powiem. I myślę sobie, kurde, przecież ja nie wymyślę tyle zielonych i czerwonych flag, żeby z tego zrobić 10-minutowy odcinek, a co dopiero 20-30. I potem wpadł mi oczywiście do głowy pomysł, halo, internet. Przecież internet zawsze pomoże. I wpisałam sobie Red Flags in Relationship. No i wyskoczyło mi, wyskoczył mi artykuł, który wymienia czerwone flagi. I okazało się, że ta sama strona zrobiła taki sam artykuł, tylko z zielonymi flagami, więc uznałam, że oh, idealnie, dokładnie to, czego szukałam. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tych czerwonych i zielonych flagach, a tak dokładnie będę czytać te artykuły, które wymieniają te flagi, i powiem Wam, czy ja się z nimi zgadzam, i czy to dla mnie też jest czerwona lub zielona flaga. Także co? Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Nie czytałam tych artykułów wcześniej, żeby w żaden sposób się nie przygotowywać, tylko żeby to była w miarę szczera reakcja i w ogóle zapomniałam o tym wspomnieć, ale jestem troszeczkę przeziębiona, więc jeżeli bym mówiła przez nos, no to przepraszam, ale taki mamy, takie mamy warunki teraz. Zaczynamy, w sumie myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zacząć. Polinkuję Wam te artykuły w opisie, żebyście mogli je sobie przeczytać. Jest na początku jakiś długi wstęp, którego ja... Nie czytałam. Nie wiem, czy wiecie, co to są zielone i czerwone flagi. Myślę, że tak. Myślę, że nie żyjecie pod kamieniem, ale jeżeli żyjecie, to to są. Zielone flagi no to takie dobre znaki w relacji: coś, co mówi, że tak, to jest fajne i powinnaś się tu zostać, a czerwone flagi to są znaki, które krzyczą, uciekaj, tak w skrócie dużym. Więc pierwsza zielona flaga. Mamy 25, także postaram się nie przedłużać, żeby. Ten odcinek nie trwał miliona godzin, bo to tylko zielone flagi jest. A mamy jeszcze do przerobienia czerwony. Także uwaga. Pierwsze, bycie sobą wśród nich, czy tam bycie sobą z nimi. Um, no, ja myślę, że to jest zielona flaga. Eee, ale nie wiem, czy ja bym nazwała. Właśnie o tym mówiłam, że, że nie wymyślę tylu zielonych flagi. Ja bym w życiu nie pomyślała o czymś takim, jako, jako zielona flaga, bo dla mnie to jest taka oczywista oczywistość. W sensie ogólnie nigdy nie powinniście udawać kogoś innego, jeżeli musicie, no to jakby to po prostu nie jest dobra osoba. I, i może teraz właśnie podaję tą, taką definicję zielonych, czerwonych flag, no ale nie wiem, to jest jakieś takie za oczywiste według mnie, ale może, może dla niektórych nie jest. Drugie, szanują twoją opinię i twoje poglądy. Myślę, że to jest zielona flaga i to jest już faktycznie takie trochę bardziej Powiedzmy, mm, nie wiem, e, mniej oczywiste może, że, że wiecie, że nie musicie się kryć ze, ze swoimi poglądami i że możecie na ten temat rozmawiać, nawet jeżeli się różnią. To jest według mnie zielona flaga e, i nie ma czegoś takiego, że po prostu ktoś próbuje na was nałożyć swoje poglądy, albo ktoś w ogóle nie, nawet nie słucha waszych argumentów. Można się w czymś nie zgadzać, ale ważne, żeby jakoś dalej się porozu porozumiewać trzecie, macie podobne poczucie humoru. Szczerze nie wiem, czy dla mnie to jest taka zielona flaga, w sensie dla mnie to jest takie nijakie, jakby spoko, jeżeli jest, ale jeżeli nie ma, no to trudno. I jeżeli jakby... Co to w ogóle... W sensie wiecie, no mnie mogą śmieszyć inne rzeczy, kogoś mogą śmieszyć inne rzeczy. Na pewno są rzeczy, które też nas śmieszą oboje, ale to nie jest taki must have, według mnie, w relacji. W sensie fajnie, jeżeli się dużo śmiejemy, jeżeli się rozbawiamy i tak dalej, ale... Też nie potrzeba mieć takiego samego poczucia humoru, żeby się rozśmieszać nawzajem. Tak mi się wydaje. Ale może, może się mylę, ale tak mi się wydaje. Więc ja bym tego nie uwzględniała. Yy, macie te same wartości. Mm, czy ja wiem? <ścoughs> to znowu jest takie, że póki się dogadujecie, póki umiecie o tym rozmawiać, to da, możecie. Jakby dać radę być razem, mimo jakichś innych wartości. Oczywiście to zależy, jakie to są wartości, bo no to zależy, bardzo zależy i bardzo zależy od podejścia, itd. i tak dalej. Wiadomo, że jeżeli to jest na przykład związek w latach, kiedy wy macie, nie wiem, trzydziestkę, i na przykład wasz partner i jego wartością. W związku taką najważniejszą to małżeństwo, dzieci, założenie rodziny, a wasze to jest w ogóle, nie wiem, podróżowanie po całym świecie, i w ogóle nawet nie chcecie myśleć o dzieciach, no to, to już tak trochę gorzej, no ale nie wiem, jeżeli jest się w związku, na przykład, teraz powiedzmy, moi rowiśnicy, nie wiem, nastolatcy, nastolatkowie, no to nie ma też takich myślę, znaczy kurczę, szczerze, nie wiem, w sensie myślę, że to jest. Taki okej, okay, dobry znak, ale czy aż zielona flaga? Wydaje mi się, że wszystko da się przegadać. Um, I właśnie są wartości nie do przeskoczenia, szczególnie właśnie wartości, jakby czego oczekujemy od związku. Jeżeli to są inne rzeczy, no to to jest troszeczkę nie do przeskoczenia, chociaż zawsze można pójść na jakieś kompromisy, to też jest jakby inna sprawa. E a, a są wartości, które po prostu da się przegadać, przedyskutować i po prostu je akceptować u drugiej osoby, a nie mieć, ani ich nie podzielać. Więc to tak pół na pół ja bym powiedziała. Czujesz się zainspirowana i taka szczerze, nie mam pojęcia, jak to, jak to empowered, jak to przetłumaczyć na polski, ale taka zainspirowana. Więc tutaj jest napisane pierwsze zdanie: Twój partner powinien być twój. Fanem numer jeden, Twoim fanem numer jeden. I, e, i tak. Ja myślę, że, że to jest bardzo, bardzo zielona flaga. Jeżeli ktoś Wam kibicuje we wszystkim, co robicie, to to jest zielona flaga fest. W sensie to jest mega ważne według mnie, żeby wspierać osoby obok. W sensie osoby, która jest z Wami w relacji, która jest obok Was e, i po prostu, która, która będzie Was wierzyć, a nie, a nie, nie, nie będzie Was tak ciągnąć w dół, tylko będzie Was pchać do góry. O, tak. Bardzo ładne stwierdzenie, Zuzia. Dzięki. Um, szóste. Chcecie tych samych rzeczy od życia. Znowu. Ja tutaj, jak patrzę też trochę moim okiem, że jakby jakie są zielone flagi w tym momencie dla mnie. Ja mam 17 lat. No, ja mogę mieć zaplanowane swoje przyszłe życie właśnie totalnie typu... Już będę się trzymać tych, <grych> tego przykładu z dziećmi. Że na przykład nie chcę mieć dzieci, a chcę po prostu po całym świecie podróżować. No, ale mając 17 lat, no, no raczej nikt albo bardzo znikoma ilość osób w tym wieku chce mieć dzieci. A, a ktoś może, może chcieć od życia właśnie czegoś innego, typu 25 lat, i ja już zakładam rodzinę, ale to nie znaczy, że w tym momencie nie możemy być razem. E, więc y, myślę, że w przyszłości, jak już ma się tak 20, właśnie ileś lat, kiedy już się myśli o związkach bardziej na poważnie, bardziej. Związek typu na całe życie, no to tak, to na pewno jest bardzo duża zielona flaga, ale jeżeli jesteśmy typu nastolatkowie, że jakby, no, wiemy, że najprawdopodobniej to nie przetrwa poza na przykład liceum, no to, no to myślę, że to jakby nie jest konieczne. Siódme, robienie kompromisów i różnych przystosowań. To jest zdecydowanie green gl flag, nie wiem, czemu chciałam tak powiedzieć. To jest zdecydowanie zielona flaga, to jest zdecydowanie green flag, to jest um, światło zielone dla naszej relacji. E, no bo w ogóle ja tak naprawdę, wiecie, nie, no nie znam się na związkach, jak to już powiedziałam, ale myślę, że to, co się zawsze słyszy, to jest to, że w związkach po prostu związek to jest kompromis za kompromisem. Bo chodzi o to, żeby dogodzić dwóm osobom jak najbardziej się da, a nie żeby jedna była gdzieś tam dominująca, dostająca wszystko, co chce, a druga taka poszkodowana. Więc myślę, że jeżeli ktoś jest skłonny robić dla Was kompromisy i nie stawia tylko cały czas na swoim, to to jest zdecydowanie zielona flaga. ósme, wspieracie się nawzajem. No ja myślę, że to jakby było przez to, że, że ktoś jest Twoim fanem w związku, że tak powiem to jest prawie to samo, mi się wydaje, że jest to dosyć um, podobne, więc tak, zgadzam się A dziewiąta e, dojrzewacie razem e, Coś chodzi o to, że razem się czegoś uczycie i tak stajecie się lepszą wersją siebie zdecydowanie, ja myślę, że to jest tak bardzo duża zielona flaga, jeżeli na przykład umiecie siebie porównać sprzed na przykład miesiąca Um, I powiedzmy miesiąc temu zaczęliście ten związek, i widzicie, że w tym momencie jesteście w innym miejscu, i że ta osoba jakby z was wyciąga coś lepszego, to myślę, że to jest też bardzo duża zielona flaga, bo w ogóle uważam, że z każdej relacji w życiu powinniście coś wyciągnąć, co was uczy być lepszym, um, bo o to trochę też chodzi w relacjach. Jeżeli, jeżeli ludzie was inspirują, jeżeli ludzie wokół was e, po prostu no, uczą was czegoś i możecie korzystać z ich wiedzy, czy z ich zachowań, żeby ciągle siebie poprawiać, to to jest najlepszy typ relacji, jak możecie e, coś brać od siebie nawzajem. To jest serio super. E, także, no, myślę, że tak. E, jedenasta rzecz. E, czujesz się e, taka doceniana i wartościowa. Um, mm -hmm. Myślę, że myślę, że tak. No, na pewno nie chcemy osoby, która na przykład, przy której na przykład czujemy się, że, że jesteśmy niewystarczający, albo coś w tym stylu, więc, więc tak, oczywiście. Dwunasty. Potrzeby są słuchane i jakby zapewniane. W sensie, no jakby nie wiem, jak to przetłumaczyć provided for. Um, ale to, to jest serio to jest serio super no bo jeżeli macie jakieś potrzeby jeżeli o nich mówicie na przykład właśnie dotyczące waszej relacji coś wam się nie podoba i chcecie żeby coś było inaczej no to fajnie jeżeli jest się chociażby osłyszanym i żeby chociaż przeprowadzić dyskusję na ten temat i jakąś rozmowę, w ogóle ja jestem fanką komunikacji w każdej relacji i takim po prostu mówieniem jeżeli coś jest nie tak i staraniem się rozwiązywać różnych problemów jakby jesteśmy, powiedzmy, w takim wieku, znaczy, no nie wiem, w, którym w jakim wieku jesteście wy, ale myślę, że dojrzewanie w relacjach też polega na tym, że nie boimy się podejmować jakichś rozmów i jakby nie, nie zamiatamy pod dywan. Wydaje mi się, że to jest najgorsze, co może, może na zrobić, no bo w końcu nie będzie gdzie zamiatać i wręcz wszystko się wysypie. Czy bardziej można to Porównać do jakiegoś pompowania balonika. No, możemy pompować ileś tamtego powietrza i ukrywać nasze jakieś troski, jakieś nasze problemy, no ale w końcu balonik pęknie. Balonik nie ma nieskończonej objęto objętości, i my też nie mamy. Więc to jest y, mega ważne. Trzynaste, szanujecie swoje granice. To jest super ważne. Myślę, że, my, że myślę, że to jest super ważne, szczególnie jeżeli na przykład chodzi o takie cielesne rzeczy. Relacji. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby druga osoba nie starała się namawiać i jakoś naciągać tych granic, czy tam próbować ich jakoś przemieścić, żeby, żeby było dla niej lepiej, tylko mówi, że okej, okay, jakby myślę, że no wiadomo, w związku chodzi o kompromis, ale jeśli chodzi o na przykład właśnie takie granice i tempo związku, to powinno się przystosować do tej najwolniejszej osoby. Albo może. Ym, może trochę przyspieszać. Nie wiem w ogóle, czy, czy wy rozumiecie, o co mi chodzi, bo tutaj mówię jakimiś takimi dziwnymi metaforami, ale, ale whatever. 14. Możecie otwarcie dyskutować o problemach. Ja myślę, że to już wspomniałam milion razy podczas tego podcastu, że komunikacja jest najważniejsza i te poważna rozmowa, o których mówiłam, także zgadzam się oczywiście. 15. Możecie na sobie polegać. Zdecydowanie, w sensie. Myślę, że to jest jakby oznaka na przykład, że ktoś jest dla was ważny, już nawet nie chodzi o związek faktycznie romantyczny, ale w ogóle nawet relację jakąś przyjacielską, to naprawdę to widzicie, ja tak mam na przykład, że jeżeli mam coś w tym stylu, że coś mi się stało, jakaś sytuacja... To osoba, do której chcę napisać w tym momencie, to jest osoba, która jest dla mnie najprawdopodobniej najważniejsza w tym momencie. I osoba, której chcę się wygadać, i w ogóle, która tak mi pierwsza przychodzi na myśl, no to najprawdopodobniej z nią mam najlepszy kontakt i z nią czuję się najlepiej. Więc to jest to jest super, że można się wygadywać komuś. I, i bez tego w ogóle nie, no totalnie nie ma związku. O, to jest super zielona flaga i to nie jest takie oczywiste, to co teraz wam powiem. 16. Możecie mieć czas, e, możecie spędzać czas samemu, e, bez jakby wyrzutów sumienia. I to jest na przykład dla mnie jako takiej ambiwertyczki, e, czyli że coś z introwertyka, coś z ekstrawertyka, dla mnie czas samej jest super ważny w relacjach. W sensie w ogóle ja po prostu nie lubię być z ludźmi tak 24 na dobę. Nie lubię pisać z kimś tak cały dzień, dla mnie to jest męczące i po prostu nie potrafię. Tak, więc, jeżeli w relacji nikt mi nie robi o to wyrzutów, no to jestem w domu. A w ogóle, jeżeli ta osoba czuje się tak samo i też potrzebuje takich czasów samemu, więc możemy sobie razem jej gdzieś tam ustalać i razem je przestrzegać, świetnie. Serio, bardzo, bardzo zielona flaga, taka wręcz neonowa. Um, 17. Biorą odpowiedzialność za swoje błędy. Zdecydowanie. Zdecydowanie trzy razy na tak. Dodałabym tutaj, czy tam, może to jest takie równa się, mówią przepraszam. Ja mam wrażenie, że tyle osób teraz, nie wiem czy wcześniej też tak było, czy co, ale że strasznie dużo osób ma taki duży problem z powiedzeniem po prostu przepraszam, że ludzie wolą tak ominąć, żeby nie powiedzieć tego słowa, bo to słowo jest takie i takie przepraszam, nie wiem, e, ja, to, ja mam to samo, w sensie jest bardzo dziwnie i tak niezręcznie mówić słowo przepraszam, a to powinno być jak najbardziej naturalne, że po prostu jeżeli coś nawalimy, no to mówimy przepraszam. I e, jakby to też, może nie, że wystarczy, ale jest to gdzieś tam... Po prostu jesteśmy już wtedy w połowie drogi do rozwiązania jakiegoś problemu. Jeżeli ktoś się przyzna do tego, że popełni błąd, no a najlepiej przyznać się po prostu mówiąc, że przyznaję, jakby zrobiłam coś źle, jakby widzę swój błąd, przepraszam. I gdzieś tam to przepraszam jest bardzo ważne. Ja często miałam takie jakieś kłótnie, spiny z ludźmi, powiedzmy właśnie, że bardziej oni popełnili błąd, a nie ja. I nie usłyszałam ani razu słowa przepraszam, mimo może mówili, że, o nie, nie o to mi chodziło na przykład, o Boże, to jest właśnie najgorsze, co można zrobić. Nie o to mi chodziło. Nie taki był mój zamysł. ok, nie o to ci chodziło, nie taki był twój zamysł, ale tak, tak to się stało, tak to wyszło. Mm, więc po prostu, jeżeli kogoś zraniliśmy, no to czas powiedzieć przepraszam. I jeżeli nie usłyszę tego słowa przepraszam, no to dla mnie to jest minus 10 dla osoby, em, bo, bo po prostu uważam, że takiej w kłótni takie jedno słowo przepraszam naprawdę może zmienić bardzo dużo. 19. Takie prawdziwe zainteresowanie w, jakby z, ogólnie, w zdrowie drugiej osoby i w bycie drugiej osoby. Nie wiem, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, ale właśnie myślę, że to jest też bardzo dobry, do, dobra zielona flaga, typu na przykład, nie wiem, nawet codzienne po prostu pisanie, jak się czujesz. W ogóle ja, ja w ogóle kocham, jak ktoś mi do mnie pisze i mówi, jak się czuję, jak na przykład wie, że mam jakiś cięższy okres albo coś w tym stylu i wie, że gdzieś tam czuje się trochę gorzej, i po prostu, jak ktoś napisze, jak się czuje, to ja już jestem cała, cała tej osoby, i to mówi właśnie i o przyjaźniach, i o jakichś tam związkach uczuciowych, że uczuciowych, no romantycznych, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś po prostu napisze, że co tam, jak ci minął dzień, nawet coś takiego, takie bzdety, albo w ogóle jeżeli ktoś, to jest super zielona flaga, jeżeli ktoś pamięta takie małe rzeczy o tobie, albo właśnie typu nie wiem, mówiłaś komuś. Um, tydzień temu, że masz sprawdzian, jakiś wielki w poniedziałek i, i się strasznie stresujesz, i ktoś w poniedziałek, mimo że to jest po tygodniu, zapyta cię, jak tam twój sprawdzian. To, to jest tak kochane i to jest po prostu, no mówię, plus 10, to jest plus 10. 21. Komunikujecie się um, otwarcie i bez żadnego wysiłku. Zdecydowanie, jeżeli jakby, w sensie, bez żadnego wysiłku, też zależy, co to znaczy, bo. Czasami jest ciężko coś powiedzieć i to nie chodzi nawet o relacje i o tym, jak ta osoba jakby to odbiera, tylko chodzi o Was i o Wasz charakter, że na przykład, nie wiem, jesteście tak wychowani, że powiedzenie, bo myślę, że to jest częsty błąd w wychowaniu, na przykład dzieci, że powiedzenie, co jakby jest źle dla Was, to jest po prostu tak ignorowane i typu Jezu, wyolbrzymiasz, nie przejmuj się, w ogóle po co, po co się tym przejmujesz, a w ogóle tak nie powinno być i powinno jakby nie wiecie nawet, ile ja raz po prostu w swoim życiu, jak byłam taka malutka usłyszałam, po co ty się w ogóle tym przejmujesz e, jakby, no dobra no nie wiem po co, ale to, to, że ktoś tak mi powie, to nie znaczy, że coś, coś się zmieni nagle e, po prostu się przejmuję, bo się przejmuję bo taka jestem i właśnie to jest zły według mnie złe podejście, to powinno się bardziej, nie wiem, powiedzieć, okej okay, rozumiem i e, nie wiem, wyjaśnić jakoś bardziej logicznie że, że to nic, nawet nie, że to nic właśnie. To jest strasznie skomplikowana sprawa, ale <gryw> to jest na inny podcast w ogóle, to nie jest ten temat. No ale chodzi mi o to, że niektórzy mają po prostu zakorzenione w sobie, że nie powinno się rozmawiać o swoich problemach, nie powinno się wytykać innym jakichś błędów, czy bardziej rzeczy, które nam nie pasują, bo to też jest częste, myślę. Więc może bez wysiłku to jest jakby łatwo, łatwo powiedzieć e, ale, ale na pewno, że po prostu mimo, że może was to kosztować jakiś wysiłek to, że i tak to robicie tak e, 22 to jest w sumie definicja kompromisu czyli, że wkładają jakiś tam wysiłek w to, żeby rozwiązać konflikt win-win, żeby, był, żeby było wygrane i wygrane także to jest trochę taki kompromis e, nie wiem o tym już gadaliśmy. 24. E, są gotowi mm, przepraszać i wybaczać. To jest super, bo mówiłam już o, tym, o tej części z przepraszaniem, ale faktycznie nie pomyślałam o części z wybaczaniem, bo przepraszanie przeprasza jedna strona, a jeści, je, jeśli chodzi. Je, już nie wiem mówić. Jeszcze chodzi o to, żeby wybaczać, żeby ta druga strona wybaczyła, bo każdy popełnia błędy i jeżeli. E, no wiadomo, że nie można wybaczać bez końca bo to też to się już robi jakieś toksyczne, ale mm, że, że ta osoba nie jest w stylu, no, no, nie wiem, nie wiem, co ja z tym zrobię. No, w sumie to tak słabo postąpiłeś, i może mówisz przepraszam, milion razy, no to nadal oni są jak mm, nie wiem, nie. I typu o Boże, największa czerwona flaga silent treatment, jeżeli ktoś Wam właśnie robi takie ciche dni, E, czyli, że po prostu nie odzywa się, bo to jest taka wasza nauczka. No, please, grow up. jak Grow up. Grow up. <gry> e, grow up. Ładnie po angielsku powiem. Grow up. Jakby dorośni. W sensie po prostu, e, no właśnie chodzi o to, żeby ko komunikować się, tak? Komunikacja, ciche dni, naprawdę. W ogóle jakieś kary. Nie jesteśmy rodzicami, nauczycielami, żeby dawać sobie kary nawzajem, ok? E, więc tak, wybaczanie też jest ważne, że, że ktoś potrafi, potrafi wybaczyć. Um, Okej, okay, włączyła mi się jakaś reklama. Super. Um, 25, słuchajcie. Ostatni. Wkładają wysiłek z Twoimi przyjaciółmi, rodziną. Myślę, że to jest naprawdę dużo zielona flaga i w ogóle o tym nie myślałam wcześniej, ale faktycznie to jest jakby super i widać, że ktoś, um, ktoś się stara, jeżeli też na przykład chce poznać Twoją rodzinę, chce poznać Twoich znajomych i jak już ich poznaje, to nie jest w stylu, no hej, no. I nie wiem, siedzi po prostu cicho przez całe spotkanie i słucha, tylko faktycznie jakby rozmawia, że też, no widać, że ważne jest dla, ważne są dla tej osoby, ważne osoby dla, dla ciebie. Tak. W sensie, że że to się tak przekłada. No, jeżeli dla mnie jest ktoś ważny, to ja też chcę, żeby, żeby dla, mojej, dla mojego partnera też ten ktoś był ważny. W sensie, może ważne to jest za duże słowo, ale żeby chociaż się dogadywali i też. I ze sobą rozmawiali, i mieli jakiś tam dobry kontakt, że mogę robić na przykład właśnie jakieś łączone wydarzenia, typu nie wiem, nawet takie jakieś błahostki, typu jakaś impreza urodzinowa, i mogę wtedy zaprosić i swojego partnera, i swoich przyjaciół, i wszyscy mną się super dogadywać, no to to jest myślę, bardzo ważne. Także to były wszystkie zielone flagi. Przejdźmy do czerwonych. Ja myślę, że e, tak, mam nadzieję, że będzie tego jak najmniej, ale myślę, że e, mogą być tutaj na przykład czerwone flagi, które po prostu będą zaprzeczeniem tego, co przez chwilę czytaliśmy. Więc takie ja postaram się po prostu nawet może skipować, a może po prostu, że, że będę szybko przez nie przechodzić. E, więc zacznijmy. Pierwsza czerwona flaga, słaba komunikacja. No myślę, że dlaczego komunikacja ważna jest w relacji, to już przegadaliśmy z i wszerz w przyzielonych flagach. Drugie to ciągłe kłamstwa. Zdecydowanie. Jakby szczerość to jest według mnie jedna z najważniejszych cech, które powinna mieć relacja, najważniejsza rzecz w relacji, bo po prostu nie da się zbudować prawdziwej, Prawdziwej takiej więzi, prawdziwej łączności na, na kłamstwach. I to mówię i o związkach romatycznych i w ogóle o jakiejkolwiek bliższej relacji z kimś. No, nie da się tego zrobić bez bycia szczerym. Czwarta, niewierność. Ja myślę, że to się mówi samo przez się. Jakby jeżeli ktoś cię zdradza, no to to jest taka czerwona flaga, tak czerwona, że aż ciężko na nią patrzeć. Piąta. Em, Słowna lub ym, fizyczna przemoc, czy tam jakieś znęcanie się. Ym, zdecydowanie. To jest też taka czerwona po prostu flaga, że aż nie da się patrzeć. Yy, I myślę, że też właśnie ważne jest wspomnieć, że to nie chodzi tylko o typowe po prostu bicie kogoś, yy, podnoszenie ręki na kogoś, fizyczna krzywda wyrządzona przez kogoś, tylko też chodzi o słowną. I chodzi o obrażanie, omówienie jakichś takich. Yy, bardzo jakby krzywdzących słów, używanie jakichś niemiłych określeń, to nawet takich bardziej niż niemiłych. Nawet jeżeli w ogóle jest, jakby moim zdaniem, nawet jeżeli to jest jakaś taka wielka kłótnia i wszyscy są po prostu podenerowani, są nawet wkurzeni, to i tak nawet takie, nawet w tym momencie obrażanie siebie nawzajem jest po prostu nieakceptowalne i później. I to może naprawdę zrobić dużą krzywdę obu osobom, obu stronom i przede wszystkim oczywiście związkowi. Naprawdę to potem trzeba tak szczerze przegadać i się zastanowić, czy na pewno chcemy tkwić dalej w takiej relacji, kiedy ktoś nie umie nad sobą zapanować i nas obraża. No to jest straszne. Siódma. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Nikt nie lubi tej osoby dla Ciebie. Czy znaczy, to jest czerwona flaga? Kurde, to jest w sumie bardzo ciekawe, że... Że na przykład Twoja rodzina po prostu mówi ci, nie, to to nie jest osoba dla Ciebie, twoi przyjaciele mówią ci to samo. Myślę, że to jest znak, że może trzeba trochę to przemyśleć, aczkolwiek nie wiem, czy nazwałabym to czerwoną taką flagą. To jest taki, to może, to może to jest czerwona flaga, ale taka po prostu blado, czerwona, że praktycznie rusz. <laughs> po prostu mimo wszystko Ty wiesz najlepiej. I jakby Ty znasz najlepiej tą osobę, Ty znasz najlepiej siebie. I to Ty z nią jesteś, a nie Twoi znajomi i Twoja rodzina, więc jest to coś, na co można zwrócić jakąś część swojej uwagi, ale to nie jest najważniejsze. E, ósme, trzymanie jakichś tam sekretów e, i nie mówienie sobie. No, zdecydowanie, jakby wiadomo, niektóre sekrety może, każdy może mieć sekrety, jakieś swoje tajemnice, e, szczególnie jeżeli na przykład, nie, to są tajemnice dotyczące kogoś innego, w sensie, że to są po prostu nie, nie moje tajemnice. E, ale. Ale nie takie, które by, wiecie, że na przykład e, nie mówimy komuś czegoś, dlatego że wiemy, że na przykład właśnie nasz partner zareaguje na to tak i tak, no to wtedy to jest zdecydowanie czerwona flaga. Dziewiąte, taka ekstremalna mm, zaborczość e, też 100% się zgadzam. Uważam, że jeżeli jest partner, który na przykład. Mówić, że nie, nie możesz się spotkać z tym i z tym i z tym, że tak, musisz spędzać tyle i tyle czasu ze mną, mimo że wiem, że ty do... nie masz tyle czasu na przykład. I nawet jeżeli komuś tłumaczysz, że nie wiem, muszę się uczyć, <grafię> jakby szkoła jest dla mnie ważna, to ktoś mówi nie, coś tam. I takie, nie wiem, zabranianie, nie możesz wyjść w tym, boże, wiecie co jest bardzo czerwoną flagą? Mówienie komuś, że na przykład nie możesz się tak ubierać. Jakby girl. W sensie, ja będę ubierać to, co chcę, jeżeli jakkolwiek. ja to jest no, note dla przyszłej mnie. Zuzia, jeżeli jesteś w związku, że chociaż raz twój partner ci powiedział, że masz się przebrać, bo wyglądasz na przykład zbyt wyzywająco, dump his ass. Or her ass. Dump their ass. Po prostu to jest. <laughs> nie w ogóle. Jak można być w związku, jeżeli e, tak bardzo jesteś insecure i jeżeli tak bardzo masz kompleksy, że. I tak bardzo mi nie ufasz, że, że po prostu na przykład zakazujesz mi się w coś ubrać. Więc myślę, że to jest też taka zaborczość, myślę, że to, pod, to podchodzi i to jest bardzo czerwona flaga. 11. Też jest ciekawe. Ciemna, taka tajemnicza przeszłość. Hmm. Ja uważam, że każdy, każdy człowiek jakby jest, może się zmienić. I w ogóle każdy człowiek się zmienia z dnia na dzień. W sensie każdego dnia jesteśmy troszeczkę inni niż, niż dzień wcześniej. O tak. Um. I myślę, że to trzeba na pewno przedyskutować. Jest to coś, na co można na co trzeba zwrócić uwagę, ale, ale trzeba, trzeba, trzeba o tym podyskutować. 12. alkoholizm. Proszę, nie, nie, ja myślę, że, że tak, to jest bardzo czerwona flaga. Ja uważam, że. No nie, nie wiem, czy nie da się, no, ale na pewno bardzo ciężko mieć zdrową relację z alkoholikiem czy z alkoholiczką. Więc, y, tak, to to jest takie, że powiedz na przykład komuś, że, że hej, jakby popracuj nad tym problemem, i później się do mnie na przykład odezwij, co nie. Kolejny to jest uzależnienie od narkotyków. Myślę, że to jest to samo, w sensie jakby mniej więcej taka sama jest moja odpowiedź na obydwie te rzeczy. E, 14. Zagrażanie są bójstwem. Wow, to jest mroczne. Ale w ogóle to jest taka, taka skrajna manipulacja i w ogóle manipulacja nie jest dobra w związku, ale to jest już taka naprawdę, że typu, jeżeli ktoś ci mówi, nie, nie możesz mi zostawić, bo się zabije, i to nawet też chodzi o jakieś przyjaźń. To to jest bardzo taka już, takie stanie na, na krawędzi, trochę balansowanie na niej, bo to już to jest takie, że, że nie, nie możecie być. Nie możecie być tacy wolni, bo ciągle myślicie o tym, że, że wasze, wasze czyny mogą poprowadzić do tego, że ktoś sobie coś na przykład zrobi. To jest, to jest bardzo takie już mroczne miejsce, do którego można wejść, więc uwaga. E, 15. Bycie niezadowolonym a propos tw twojego sukcesu, że ktoś jest nie, niezadowolony. No to, to jest. By było bardzo dziwne. Myślę, że jeżeli ktoś. Właśnie, to jest napisane, że na przykład ktoś jest zazdrosny o was i na przykład widzicie trochę jako taką jaką konkurencję no, to nie, jakby związek to nie są zawody kto ma lepiej w życiu tylko właśnie wspieranie siebie i, i bardziej typu wow masz lepiej w życiu ale super, w sensie wiecie o co mi chodzi 16 kontrolowanie swojego zachowania tak, myślę, że to trochę się też um, łączy z tym co powiedziałam przy kłótni że jeżeli ktoś nie umie kontrolować tego co powie no to jakby. Najwidoczniej po prostu ktoś nie jest gotowy wtedy na związek. Jeżeli nie umie skontrolować siebie i nawet przy jakichś takich skrajnych momentach złości yy, umie zrobić coś takiego złego, typu właśnie na przykład przemoc werbalna, yy, fizyczna, no to znaczy, że, że nie jest jeszcze gotowy na związek, że ma rzeczy do przepracowania i nie umie siebie po prostu kontrolować. 17 um, dostęp do hasła. W sensie, że ktoś prosi. Um, Ogólnie tak. Wydaje mi się, że to w ogóle ja na przykład, nie wiem, nawet jeżeli bym komuś super ufała, to ja nie wiem, czy czułabym się tak super komfortowo, żeby ktoś miał dostęp do wszystkich na przykład moich social medi i nie wiem, że może się zalogować na mojego Messengera, przejrzeć moje wszystkie wiadomości. I to nie chodzi o to, że miałabym tam na przykład jakieś wiadomości oczerniające tę osobę, ale po prostu to jest taka zwykła ludzka prywatność. W sensie jakby hasło do telefonu spoko. W sensie to nawet moi znajomi jacyś mają. Ale tak, żeby typu nie jestem przy kimś, kiedy na przykład sprawdza moje, moje wiadomości, czy co z kim piszę coś tam, coś tam, no to jest to jest dziwne. To jest już dziwne. I jakby, jeżeli ktoś tam się zapyta raz i mu powiesz, że ej nie, to, to jakby spoko. Jakby to, że ktoś się zapytał, to nie jest jeszcze nic nie znaczy, ale że na przykład ktoś po prostu jest jak, nie dasz mi hasła, no to wypad. No to, no to wypad, wybierzcie wypad. 18. Czeki na po Nie wiem, jak to przetłumaczyć, że takie sprawdzanie, co u ciebie cały czas. Um, być może, aczkolwiek uważam, że za, jakby może za tym stać po prostu takie zwykłe dbanie o, o, o ciebie. W sensie, że typu naprawdę jest tak szczerze zainteresowany, co się u ciebie dzieje i chce cały czas ktoś wiedzieć, co u was jest. I um, jakby. Co robicie, i tak dalej, I dlatego że jest zainteresowany waszym życiem, po prostu. Więc to może być, tak jakby, może być podstawa tego zachowania. Aczkolwiek, prawda, że jeżeli na przykład ktoś jest w stylu, nie wiem, musisz włączyć po prostu swoją lokalizację na mapach, ja muszę wiedzieć, gdzie ty jesteś cały czas, muszę wiedzieć, z kim ty jesteś cały czas, no to to jest, to tak podchodzi pod tą zaborczość. 19. Brak balansu. Myślę, że, że szczególnie dla mnie na przykład, ja to tak tłumaczę, balans między, między jakimś tam czasem razem, między czasem osobno, między czasem z innymi, z ludźmi, no to zdecydowanie trzeba znaleźć taki, taki sobie balans, żeby nie było niczego za dużo. Więc jeżeli ktoś na przykład właśnie. Nie wiem, wy macie jakiś taki swój ustawiony rytm życia, że macie jakiś czas no, dla siebie, jakiś czas na szkołę, jakiś czas na, właśnie, drugą połówkę. E, I ktoś chce zaburzyć ten balans, dlatego że mu gdzieś tam to nie odpowiada. No to znowu trzy kroki do tyłu i patrzymy, czy na to jest ok. Dwadzieścia. E, takie tendencje narcystyczne, egoistyczne. E, no, być może, ciężko, nie wiem, jest takie że na pewno, no, wiecie, yy, co za dużo, to niezdrowo, yy, ale w jeżeli ktoś ma jakieś takie delikatne, egoistyczne jakieś tam zachowania, no to w sumie wywalone, jakby to też jest wada, którą musimy zaakceptować, jeżeli jesteśmy z kimś, no to akceptujemy go yy, i za to, co jest w nim fajne yy, i za to, co, co jest trochę gorsze, więc gdzieś tam ten egoizm jest, jest cechą ludzi, po prostu jest cechą ludzką i jest to zazwyczaj wada, ale, ale to też nie jest taka, że po prostu czerwone przed oczami i, i uciekać gdzie tylko się da. 21, tak zawieszony na swoim eks, w sensie, że ciągle, że ciągle wspomina. No, myślę, że to jest bardzo podejrzane, jeżeli ktoś ciągle tylko, o nie wiem, z moim ex robiliśmy to, to i to, o nie wiem, mój eks zrobił to, to i to. Jakby chill. Po prostu to jest trochę takie, że może, może to nie jest właściwy czas na tą relację po prostu, nawet nie chodzi o to, że ona jest jakaś zła, ale może ktoś potrzebuje jeszcze trochę czasu samemu, żeby przepracować te przeszłe sprawy e, i dopiero wtedy e, jest w stanie zbudować na nowo kolejny zdrowy związek. Okay. Niektóre skipuję, więc jeżeli nagle mówię, nie wiem, 25 po 20, to nie dlatego, że nie umiem liczyć, tylko dlatego, że e, niektóre, nawet nie mam co powiedzieć, na przykład totalnie się nie, e, nie odbijają na życiu nastoletnim, bo jednak mówię tutaj bardziej o, o, o związkach, jeżeli jesteśmy nastolatkami, e, a niektóre po prostu są takie jakieś, że mi się nie <grywają> więc więc e, nie mówię. E, 24 to jest mega, według mnie czerwona flaga, czyli, że czucie się właśnie takim insecure, posiadanie kompleksów na punkcie relacji i w ogóle takie właśnie, no, że, że ciągle jakby boi się ktoś o Waszą niewierność na przykład, taki brak zaufania, ja bym to też może do tego sprowadziła nawet, że no, ciągle tylko jest typu z kim jesteś, czy ten chłopak na przykład, nie wiem, nie robi czegoś podejrzanego i właśnie takie czepianie się ciągle o jakichś waszych znajomych, e, i że nie wiem, z tym na przykład spędzasz za dużo czasu, z tą też. E, I takie ciągłe o Jezu, nie zostawisz mnie, Boże, jeżeli ktoś pisze typu O Boże, nie zostawisz mi nigdy w życiu, to ja mam odruchy no jakby sorry, ale. To jest dziwne, nie wiem. No i to jest takie, że no. Ja nie wiem, czy cię kiedyś nie zostawię w sensie. Kurde, jakby nie mogę przewidzieć, co będzie w przyszłości, nie mogę ci obiecać, że zawsze ze za sobą będziemy. To jest trochę taki red flag. Więc tak. 25 po prostu na to, na to, byście nie wpadli. Jeżeli jesteście nieszczęśliwi. Słuchajcie, jeżeli jesteście nieszczęśliwi, no to. No, ja myślę, że to jest taka czerwona flaga. To troszeczkę jest taka czerwona flaga. A tak szczerze, to, to, to myślę, że to jest duża czerwona flaga. Okej, okay, słuchajcie, to, to wszystko. Wszystko, co mam tutaj do oblawienia. Myślę, że jakby mi się bardzo dobrze nagrywał ten filmik. Nie, nie filmik, tylko podcast. Było śmiesznie. I tak, robimy stałe segmenty, jeśli chodzi o coś, za co jestem wdzięczna. Jestem teraz chora, za to nie jestem wdzięczna, ale wdzięczna jestem za te pięć dni w domu, które spędziłam bo spędziłam 5 tak, spędziłam dni w domu, nie, 4 cztery, cztery dni praktycznie nic nie robiąc, robiąc takie jakieś małe rzeczy 2 dni w ogóle spędziłam leżąc w łóżku prawie cały czas więc czuję się taka zresetowana, czuję, się, czuję naładowane baterie, więc to jest super i za to jestem wdzięczna, za, za, te, za te parę dni w domku, za to, że mogłam sobie odpocząć i nie musiałam się jakoś bardzo przejmować na przykład szkołą, bo wiedziałam, że, że nie idę jeszcze do szkoły, no, bo jestem chora E, jakaś sytuacja z minionego tygodnia e, mogę wam się pochwalić, że, e, że przeszłam do drugiego etapu olimpiady z wiedzy chemicznej tak się wam pochwalę Se, sytuacja z minionego tygodnia, nie wiem, nie miałam pomysłu jakoś, e, więc tak sobie powiedziałam cokolwiek, a jeśli chodzi o to, co czytam, co oglądam, to powiem wam, co oglądam Ponieważ wykupiłam sobie playera na miesiąc, dlatego że ostatnio u Kuby Wojewódzkiego był Dawid Podsiadło, jako że ja ostatnio jestem fanką Dawida Podsiadło. Taką dosyć um, mocną, to po prostu znałam, że dobra, wykupię sobie, on kosztuje tylko 10 zł na miesiąc z reklamami, um, żeby obejrzeć sobie ten wywiad i obejrzeć sobie przy okazji jakieś inne. Um, I słuchajcie, wpisałam przeglądarkę Wojewódzki Podsiadło, pokazało mi się, nie wiem, ile z 5 wywiadów z nim. Więc teraz oglądam każdy wywiad po kolei od takiego najstarszego i oglądałam taki wywiad, jak on był jeszcze w X-Factorze, jak on jeszcze go nawet nie wygrał po prostu 2012, 10 lat temu i taki mały, słodki Dawid totalnie nie wie, co go czeka. Więc, więc bardzo, bardzo ciekawe, jakby było oglądanie takich rzeczy, takich starych, totalnie. Jakby wiedząc też, jak potoczy się jego kariera. Super, bardzo ciekawe. No i to tyle podajcie do opisu tam macie wszystkie moje sociale, obserwujcie na Spotify ten podcast, lajkujcie na YouTubie i um, napiszcie mi dla Was, jakie są na przykład czerwone i zielone flagi, jakieś top 3 i to tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu i nie tylko, pa. pa.